bet you never know. Say we have the power, but this thing fi touch the road. Tell them seven, we keep them on the cut, she load. She don't know, say we not regular. Anything we ready for, bet you never know. Bet you never know. Nah, go take no talk, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know. Bet you never know. We are like the badness, we are like the globe. Bet you never know. Bet you never know. We are like the badness, we are like the globe. Ocena motowidza będzie. Siema, siema. Jadę na spotkanie z widzem. Widz Tomek. Może więcej osób bije, a na pewno same 50-tki, to na pewno. Elo Tomek! A gdzie masz Julasa? Julasa, ja bym mówił, że przyjedzie. Może podjechać. Najlepsza beta we wsi u nas, nie? Co wszystko robiłeś na czuja, czy tak porządnie? Regulować czy co teraz? No. To odregulowałem, dobra? Na czuja? Nie, no to nie. Żartuję. Nie, no tata handluje, to tata się zna. Odregulował. No. Mogę zobaczyć, jak teraz to się śmiga? No, tylko uważaj, bo sprzęgło mam do zmiany chyba już. Trochę ślizga. Co ze sprzęgłem jest? Ślizga? No mam wrażenie, że delikatnie się przyślizguje. Ale mam, zobacz. A już dotarta jest? Nie wiem, jeszcze prawie. Odpalę? No, odpalę. To gazy trochę, bo już to mam brano, ciężej upalam. Dobra. Rezo tak wchodzi, wejdzie w rezo i potem jeszcze mocniej, takie opóźnienie ma. Można. Lepiej jest, lepiej. Nie przygasa nawet. Trzeba go docisnąć, no. Albo odkryłem ten, bo jak pamiętam,
Przypomniało się, bo ja miałem gdzieś zdjęcia zapisane z tego, z jak cylinder zmieniałem. Aha. To sprawdziłem, że że jest zmieniony na pewno wał. I dlatego ten, zmieniałem ten. Dlatego nie można już bardziej kręcić, bo wtedy się trochę bałem jednak, że nie wytrzyma. Ale można się nie uścigać, można. No to nie muszę. Nie no, jeszcze rozbiorę tam, można, mogę dojść przez pokrywę. Jak zdejmę, to tam jest taka też śruba regulacyjna. Aha. No. No jest zabawy z tymi, nie? Gaźnik to, tamto, no. Nie? Zanim to wszystko się poustawia, nie? No. Coś mi, że Rieju chyba nie da rady. Zobaczymy. No, ja już to wiem. No ale sportowy zapon ma jednak. No. Tatana. To co, parę razy śmigę na kolana, prawda? Zimno ci ma złeś? Nie. No to jeszcze na kole. Dobra. Być na Unii Wojsków i nie polatać. No. Wszystkie bety są fajne. No tak. Ma potencjał mocny. Ma potencjał, nie? No w końcu endurak, nie? A nie wiesz jaka jest różnica, to już ci mówię. Patrz. Różnica jest w zawieszeniu, czyli tutaj mam bardziej miękkie, w krosie masz twarde. Masz krótkie biegi i mniejszą skrzynię biegów, czyli 5 biegów. 6? Co? Ile jest? 6. No i to takie są zawieszenie i skrzynia biegów. No bo zastanawiam się też nad, jak ona miała? Honda XM, czy to CRF-ka 200, to też enduro jest, ale stosunkowo mało koni mają, bo 250. Trzeba je tam przerabiać, że oni trochę więcej mają. Tylko 25 koni mają tylko. Nie kłamiąc, nie pamiętam dokładnie. Aha. A to jednak nie jest tak. A ten ma z 50 pewnie. No. No i inne koła mają. 19 masz z tyłu. No. Na 21 koła. Kołami się różnią. No i nie mają homologacji, to jest kolejna cecha. To co, namówił Lasa następnym razem? W przyszłym tygodniu będzie już w ogóle ciepło. No. Może nie będzie wiatru to jeszcze lepiej się na kole polata. No, w ogóle może będę już miał Kawasaki. I przyjedziesz Kawasaki tu? No pewnie. A co? Kiedy będziesz miał? Nie wiem, jeszcze nie jestem, ale raczej w przyszłym tygodniu może będę jechał. Aha. Jak tacie się będzie chciał. No dobra, no to czekam na te Kawasaki. Kawasaki to tam nie jest. I na kole wtedy?
No ja się muszę ten motor wyczuć. No to od razu na koło trzeba wyczuwać go. No. Nie jeździ po prostym, tylko na kole. No. To go wyczujesz szybciej. No. To co, Tomek? Dzięki, że wbiłeś. Trzymaj się, pozdrów Julasa. I czekamy na wyścigi, nie? To jest najlepsza 50, jaką jeździłem.